Cześć, dzień dobry, nazywam się Kasia Władyka. Dotychczas nie występowałam zbyt często publicznie, więc może tak zacznę od paru słów o mnie, tak byście mieli okazję poznać mnie i moją dotychczasową pracę. Spoiler, tak, mistrz mistrzów, tak. To jest coś, co jest związane z moją historią. Dobrze. Tak więc, nazywam się Kasia, w branży gier wideo pracuję już tak naprawdę ponad 10 lat, jestem praktykiem, a o grach mogłabym naprawdę mówić godzinami. Swoją zawodową przygodę zaczęłam jeszcze jako outsource QA przy grach mobilnych, by potem odnaleźć się w dziale Quality Assurance CD Projekt Red, gdzie stopniowo przejmowałam wiele obowiązków i z czasem koordynowałam pracę zespołu Narrative QA przy Wiedźminie III, a potem też w dodatkach Serca z Kamienia i Krew i Wino. Jednym z takich śladów mojej pracy tam jest właśnie tytuł Mistrza Mistrzów. Jak widać, nie jestem trolem, ale tak, jest to jeden z easter eggów nawiązujących do mnie i do mojej osoby oraz mojej pracy w QA. Jako QA współpracowałam ściśle z działami Story i Quest, dbałam tam o jakość pracy pod względem narracji, ale też implementacji w silniku, co pozwoliło mi poznać proces produkcyjny od podszewki. Jednak w czasie pracy nad dodatkiem Krew i Wino zdecydowałam, że mimo że praca w QA potrafi być bardzo satysfakcjonująca, no to potrzebuję coś zmienić w swoim życiu. Dlatego zaaplikowałam do działu Quest Design. I mogę wam od razu powiedzieć, że pierwszy raz się nie udało. Pierwszy test nie poszedł mi najlepiej, ale nie poddałam się. Na tym etapie wiedziałam już, że to jest dokładnie to, co chcę robić w życiu, to, co chcę robić zawodowo. Drugi test poszedł mi już dobrze i dzięki temu mogłam dołączyć do działu Quest Designu w CD Projekt Red, gdzie pod czujnym okiem Mateusza Tomaszkiewicza, Pawła Sesko i Danisza Markiewicza uczyłam się tajników Quest Designu w stylu CD Projekt. Takim moim pierwszym poważnym projektem jako quest designera był Cyberpunk. I nie wiem, ile z was miało okazję zagrać w Cyberpunka? Podejrzewam, że sporo, ale pewnie za chwilkę nam... proszę napiszcie, kto tam zna i grał. To mam nadzieję, że tak bez większych spoilerów mi się uda was przez to przeprowadzić, ale opowiem wam o kilku questach, za które byłam odpowiedzialna, tak żeby potem użyć ich jako przykładów tego, jak wygląda praca narrative designera od podszewki. No pewnie. Dobrze. To uwaga, spoilery. Jednym z questów, za które byłam odpowiedzialna i taki w zasadzie quest, który był osobiście dla mnie jednym z takich ważniejszych wyzwań, to był quest, który nazywa się Never Fade Away. To będzie trochę spoiler, trochę taki spoiler 40-letni, nazwijmy to w ten sposób, ponieważ jest to jedno z wspomnień Johnego Silverhanda i to takie, które było oryginalnie częścią podręcznika do papierowego RPGa jeszcze, do RPGa Cyberpunk autorstwa Mike'a Pondsmitha. Moim zadaniem było przeniesienie w zasadzie tej krótkiej przygody spisanej te 40 lat temu na medium gry komputerowej i wplecenie jej w historię Wii. Niewątpliwie spore wyzwanie, ale też bardzo duża satysfakcja, coś wyjątkowego. Miałam okazję współtworzyć ten quest z fantastyczną pisarką Olą Motyką i cinematic designerami Andrzejem Stopą i Kajetanem Kasprowiczem. Miałam też okazję współtworzyć inny, dość istotny wątek fabularny. Nie wiem, może poznajecie tą panią, to jest Judy Alvarez, której wątek przewija się przez dużą część Cyberpunka. Miałam okazję współtworzyć tutaj kilka fragmentów tej historii. Pisałam, implementowałam fragmenty w Dollhouse, który nazywa się Chmury, oraz na Jig Jig Street czy Braindance, które są częścią bardzo ważną tej fabuły, które prowadzą Wii śladem Evelyn. Współpracowałam tam
również z cinematic designerami, z którymi pracowałam przy Never Fade Away, ale też z quest designerką Sarah Grumer i Magdą Zech, pisarką. Jednak takim najbardziej moim questem, od początku do końca w zasadzie moim pomysłem i w większości moją realizacją również pod względem cinematic designu, jest inny quest, tą panią też możecie kojarzyć, to Lizzie Weezy, która była grana przez piosenkarkę Grimes. Quest nazywał się Violence i był wpisany wspólnie z Kubą Szamałkiem. Jest to taka klasyczna, noirowa misja. Była to moja taka fantazja przeniesienia noirowego klimatu filmów takich, wiecie, z lat 40-tych, 50-tych do settingu cyberpunka. Tajemniczy telefon, nieznajoma kobieta, niewierny mężczyzna. Była to fabuła, która od początku ciągnęła mnie do klimatu cyberpunkowego i jest to jeden z moich ulubionych questów, przy którym miałam okazję pracować. Odpowiadałam też za implementację wielu takich elementów symulacyjnych w cyberpunku. Także moja praca w tej grze może być znaleziona tu i tam, wspierając narrację całej gry. Obecnie jestem lead quest designerką w Fool's Theory i pracuję nad wydawanym przez 11-bit Studios The Thaumaturge. Nie wiem, może też słyszeliście już w tym momencie lub nie, ale premiera jest już w lutym przyszłego roku. Jest to gra z turową walką, gra RPG, osadzona w alternatywnej wersji naszej rzeczywistości w roku 1905 w Warszawie. Jest to dość intrygujący setting, także jeżeli jest to coś takiego, co mogłoby być waszym cup of tea, to zerknijcie w internecie. Myślę, że może być to coś interesującego dla was. Niedawno też zaczęłam pracę nad remake'iem Wiedźmina pierwszego. Jest to też takie spełnienie moich marzeń nastoletnich, praca przy właśnie tego typu grach i tego typu produkcjach. No dobrze, to tak, żeby też nie przedłużać, chciałabym też, żebyśmy się poznali. Chciałabym wiedzieć, z kim rozmawiam, do kogo mówię w tym momencie. Sama niespecjalnie lubię monologować, chciałabym, żebyście tutaj zadawali pytania, chciałabym, żebyście wchodzili ze mną w interakcję, jeżeli możecie. Także śmiało napiszcie proszę w komentarzach gdzieś, skąd jesteście, czym się zajmujecie, co was tutaj sprowadza. A ja postaram się, żeby ten webinar był jak najbardziej interesujący dla was konkretnie i odpowiedział na pytania, które macie. Tak, pod koniec webinaru będzie też czas na Q&A oczywiście, takie pełne, w którym odpowiem na wasze konkretne pytania. Oczywiście te, na które pozwalają mi NDA-ki, mimo wszystko są takie pewne zobowiązania, które mam wobec projektów, przy których pracowałam. Nie o wszystkim mogę opowiadać, ale bardzo chętnie wejdę z wami w interakcję. Także jeżeli chcielibyście o czymś konkretnym też potem porozmawiać, to dawajcie znać w komentarzach lub w Q&A. Okej, okay, widzę Kala z Krakowa, cześć. Jesteś project managerką i scrum masterką, super. Czy jesteś project managerką growową, czy pracujesz w branży softowej? O, cześć, cześć Jakub z Poznania. Writer pracujący przy Open World RPG. Super, super, to myślę, że też będziesz miał ciekawą perspektywę do podzielania się tutaj. O, cześć Łukasz. Łukasz jest z Gdańska i ma doświadczenie w pracy jako dziennikarz i community manager i jest teraz technical writerem. Super, no to świetnie, z zainteresowaniem. O, Mateusz, pracuje w branży zupełnie niezwiązanej, prywatnie pisze książkę i mam plan wejść w game dev jako writer właśnie lub pochodne na Rad Designer. Super, to myślę, że też przyda ci się tutaj kilka informacji, możecie też do czegoś tutaj zainspirują. Widzę Paulina, cześć, z Wrocławia, community managerka, marząca o pozycji writerki, super. Natalia,
z Łodzi. Prowadzisz zajęcia z pisania. Nie zajmowałam się dotąd narracją w grach. To myślę, że też kilka ciekawych punktów do rozmowy znajdziemy tutaj. Piotrek, dziennikarz filmowy, redaktor w Kanal Plus z 20 opublikowanymi opowiadaniami. No to teraz jestem tutaj tak trochę nieśmiała. Fajnie mieć się tutaj na pokładzie. Tadeusz, gracz z Warszawy, którego hobby to m.in. pisanie scenariuszy, fabuły, dialogi, ogólny klimat gier komputerowych. Super. Jakub z Poznania, PM, producent growy też. Aha, super. I Gosia z Kaszub, UX designerka, głównie web, trochę mobile. Gry jedynie w obszarze zainteresowań. Super. Oj, cześć, cześć Michał. Questowiec ze Star Wars Industries. Super. Mieliśmy okazję porozmawiać chwilkę na PGA przy stoi skubitów. Faktycznie. Pamiętam, pamiętam. Miło ci tutaj zobaczyć. Teraz jeszcze Mariusz od półtora roku w Game Dev jako writer, narrative designer. Wcześniej dziennikarz. Super. A Łukasz z Nidzicy, który chce się nauczyć tworzyć własne gry komputerowe, planuje się zapisać na wasz kurs nauki Blendera, chce się nauczyć tworzyć gry strategiczne i anime, super. Ola, content managerka związana z tematyką IT, digital, obecnie pracuje nad debiutancką książką, super. I chciałabyś się przebranżowić do Game Devu, świetnie. I Jan, początkujący scenarzysta. Całe życie gram w gry, pomimo tego, że rodzice chcieli, żebym grał w piłkę. Tak? Cóż, tak troszeczkę i inna branża. Odrobinkę, odrobinkę. Tylko delikatnie. Delikatnie, ale myślę, że dobrze wybrałeś tutaj. Iwiri, jestem ciekawa kilku aspektów dotyczących giełdy inwestycji i jaki AI zmienia ich wycenę, opłacalność i bezpieczeństwo inwestycji i zarządzanie projektem. Okej, okay, super. Tak, widziałam wcześniej, że pytałaś też o czy case studies i analizy i white papers. Ja się będę zajmowała dzisiaj głównie tematem z perspektywy designera pracującego w branży. Wspomnę kilka rzeczy o tym, jak wygląda w tym momencie sytuacja od strony prawnej. Wspomnę o tym, w jaki sposób niektórzy już teraz eksperymentują z AI, ale nie jest to, co teraz będziemy robić, pracą stricte naukową, raczej popularno-naukową i wstępem do pewnych tematów i dyskusji na temat designu i pracy. Także troszeczkę z innej strony do tego podejdziemy, ale myślę, że twoja perspektywa też tutaj będzie bardzo cenna. I Monika, z Warszawy, pisarka, amatorka, mini wydawca, ciekawa nowych perspektyw, super. Okej, dobrze. Jest tu nas sporo, bardzo się cieszę tym zainteresowaniem. Cieszę się też, że jest tutaj wiele osób, które już się zajmują albo chcą wejść gdzieś tutaj w tą branżę. Myślę, że pewne rzeczy nam tutaj wyjdą w czasie rozmowy, w czasie mojej prelekcji jako takiej, ale myślę też, że będzie wiele pytań i takich może rozkminach, z którymi was zostawię po prostu po tym webinarze. Także śmiało w czasie mojego monologowania zadawajcie pytania na Q&A-u i na pewno do nich wrócimy. Na wszystkie na pewno nie będę miała odpowiedzi, bo niektóre rzeczy są bardzo subiektywne, są moją oceną i są moją perspektywą na to, co się w tym momencie dzieje jako kogoś, kto pracuje z grami już od dłuższego czasu. Okej, dobra. Tak jest, tak więc tytułem dzisiejszego webinaru jest AI, zagrożenie czy pomoc w pracy narrative designera. Jest to temat bardzo gorący w branży. Myślę, że w tym roku wręcz wybuch, szczególnie w branży kreatywnej, bardziej zajmującej się z artem. Początkowo było to wiele nadziei, było wiele stresu, wiele pytań o tym, co tak naprawdę niesie ze sobą przyszłość. Powiedzmy, że czasy są niepewne, jest wiele zmian technologicznych, które nas czekają w najbliższym czasie.
do których najpewniej będziemy musieli się po prostu przyzwyczaić. Sytuacja też na świecie pod wieloma względami nie jest idealna, nazwijmy to w ten sposób, nie wchodząc w szczegóły za duże. Jest pewien niepokój, jest pewien ruch, który sprawia, że no, niektórzy ludzie w tym momencie tracą pracę. Na pewno czytaliście i słyszeliście o wielu zwolnieniach, które miały miejsce czy w branży growej, czy w branżach kreatywnych. A jest to temat niejako związany tutaj z tymi zagrożeniami gdzieś na horyzoncie związanymi z AI. Myślę, że parę interesujących punktów będziemy mogli tutaj sobie poruszyć, porozmawiać o nich, a może trochę oswoić ten temat również w jakiś sposób. Co zyskacie dzięki temu webinarowi? Jeżeli jesteście kimś nowym, kto jeszcze nie miał okazji pracować przy grach wideo, to dowiecie się troszkę o tym, jak kreuje się narrację w grach wideo. A jeżeli już mieliście okazję liznąć temat, to mam nadzieję, że moja perspektywa i moje doświadczenie będzie w stanie pogłębić waszą wiedzę i dać jej też może jakiś dodatkowy kontekst, a może gdzieś otworzyć was kreatywnie, pozwolić spojrzeć na swoją pracę z innej perspektywy. Poznacie również wpływ rozwoju narzędzi AI na pracę osób związanych z projektowaniem narracji i to, co ewentualnie gdzieś widzę jako osoba interesująca się żywotematem, jako gdzieś naszą przyszłość, jeżeli chodzi o kreację. Dobrze. To tak może zaczynając od początku, szczególnie, że mamy tutaj dość mieszane towarzystwo. A kim w takim razie jest narrative designer i czym się zajmuje? To jak pewnie zauważyliście po moim doświadczeniu, odpowiedź będzie taka trochę pętla. Mam nadzieję, że wprowadzę was tutaj w temat, dam wam troszkę perspektywy tego, jak ta praca wygląda z mojej strony. Porozmawiamy też trochę o teorii, ale też bardzo, bardzo dużo o praktyce. Pewnie mieliście okazję lub nie zobaczyć tą pierwszą grę, tą screen po lewej stronie. To jest gra z 1958 roku, Tennis for Two. Uważa się, że jest to jedna z takich pierwszych gier wideo faktycznie zrobionych dla przyjemności, a nie jako tylko i wyłącznie eksperyment naukowy. Narracja w grach rozwijała się równolegle do tej rozgrywki. Na początku mieliśmy gry wideo, które były takie dość proste. Były w zasadzie tenis stołowy, symulacja ruchu piłeczki. Po lewej stronie możecie zobaczyć na oscyloskopie jeszcze. Także to jest jeszcze bardzo, oscylografię, przepraszam. Jest to interesująca perspektywa. A po prawej mamy screen z, myślę, że będziecie kojarzyć tę grę. Jeśli nie, to jest to The Last of Us, część druga. Narracja w grach rozwijała się tak równolegle do tej rozgrywki. I tak początkowo ta narracja była czymś raczej takim uzupełniającym gdzieś fantazję rozgrywki, która niekoniecznie była bardzo skomplikowana. Były to bardzo proste gry, a wymagania wobec narracji też były bardzo niskie. Możecie sobie teraz przetasować w pamięci gry z lat 80. i to, jakie historie takie gry opowiadały, versus to w tym momencie, jak wyglądają gry wideo i czego oczekujemy od nich, jeżeli chodzi o tą warstwę narracyjną. Ale ja mimo tak naprawdę niemal 70 już w tym momencie na karku, gry wideo czasem nadal nazywa się nowym medium. Czasem nawet tak dość protekcjonalnie, a czasem z zazdrością. Mhm. Pierwsza gra wideo to jest Tennis for Two, a druga to jest The Last of Us Two. Mhm. Nie wiem, czy wiecie, ale obecnie ocenia się, że branża gier wideo to jest tak ponad 140 bilionów dolarów wartości. I to jest 8 razy więcej niż branża filmowa związana z Hollywood. Także myślę, że jest czego zazdrościć, bo ten potencjał jest ogromny, jeżeli chodzi o inwestycje, ale jest to też ogromny potencjał, jeżeli chodzi o medium kreatywne i to, w jaki sposób
jako twórca możemy dotrzeć do ludzi. Więc tak, 70 lat. Młodość może być tutaj dyskusyjna, ale myślę, że prawdą jest to, że jest to medium, które pod względem nowości najszybciej się rozwija, najszybciej się zmienia i najbardziej korzysta z tego, że mamy wszyscy dostęp do internetu. Dostęp do internetu bardzo zdemokratyzował dostęp do kultury, do wiedzy i do różnych rozrywek. Praca w grach wymaga nie tylko takiej umiejętności konkretnej warsztatu, ale też wrażliwości. Wymaga też elastyczności, adaptacji do nowych warunków i ciągle ewoluujących narzędzi. Z mojej perspektywy widzę, że mimo że pracuję już 10 lat i pracowałam przy wielu projektach różnego kalibru, uczę się w zasadzie cały czas i nie ma takiej możliwości, żebym była w stanie używać przez więcej niż rok dokładnie tych samych narzędzi. Tak szybko się one zmieniają i rozwijają. To nie jest branża, w której można powtarzać po prostu ciągle to samo i oczekiwać, że inwestycja się zwróci w taki sam sposób. Odbiorcy oczekują, odbiorcy cenią odwagę, innowacyjność, ale też po prostu dobre interaktywne historie. Interaktywność to jest taka największa różnica tego medium w porównaniu na przykład do filmu czy seriali. Grając w grę nie jesteśmy tylko odbiorcą, widzem, jesteśmy częścią imersyjnej opowieści, którą możemy nie tylko współprzeżywać z bohaterami, ale na którą możemy też wpływać, współtworzyć za pomocą przygotowanych przez projektantów elementów rozgrywki. Jedną z takich osób odpowiedzialnych za ten proces twórczy jest właśnie narrative designer. Odpowiada za spójność tego imersyjnego doświadczenia z wizją, jaką chcemy sprzedać niejako odbiorcy. No dobrze, to taka pętla, więc kim jest ten narrative designer, czym się zajmuje? No cóż, projektowanie narracji to jednocześnie projektowanie gry i opowiadanie historii. Odpowiadamy sobie na pytanie, w jaki sposób gracz przeżywa tą historię, którą chcemy opowiedzieć. I często nie chodzi tu tylko o pisanie samej fabuły czy pisanie poszczególnych linii dialogowych. To projektowanie to jest to projektowanie całościowe, projektowanie doświadczenia. Jako projektant narracji zastanawiamy się, czym jest ta historia w grze. Jak ją doświadcza gracz i jak ją możemy przedstawić, jakimi narzędziami ją możemy przedstawić. Ponieważ też w branży gier nie obowiązuje standaryzacja, każde studio ma swoje własne narzędzia i własne praktyki produkcyjne, a studia growe czy ogólnie humanistyczne badania nad grami to jest ciągle bardzo świeży temat. W mniejszych studiach zwykle występuje mniejsza specjalizacja. Bardzo często są to pokrywające się obowiązki. Większe studia częściej wymagają większej specjalizacji, większego skupienia się na konkretnej dziedzinie. Tak też w jednym miejscu narrative designer będzie odpowiadał tylko za pisanie dialogów albo nawet opisów przedmiotów, a w innym będzie współprojektował, jak konkretny poziom czy zagadka w grze będzie paralelą dla rozterek emocjonalnych protagonisty, w tym konkretnym momencie drogi bohatera. Jest tu kilka z nami osób, które już się tym zajmują, także podejrzewam, że mogą mieć zupełnie inne doświadczenia z pracy twórczej niż ja. Ja miałam też szczęście pracować przy grach RPG z bardzo dużym budżetem, które rządzą się swoimi prawami. Sprawiają też, że musiałam się bardziej specjalizować, to znaczy były osoby, które zajmowały się stricte pisaniem dialogów, ale były też osoby, które zajmowały się projektowaniem całego questa jako implementacji w silniku, czyli taką rzeczą bardziej techniczną. A były momenty, w których te obowiązki gdzieś się, wiecie, nakładały, ale były też momenty, w których musiałam zajmować się na przykład bardzo już stricte konkretnym elementem implementacyjnym na poziomie struktur logicznych w silniku. Jest to taka praca, która łączy właśnie
z jednej strony tą pracę nad narracją, pracą nad doświadczeniem gracza, ale też faktycznie nad designem. Jest ten element projektowy bardzo silny i bardzo ważny. Mimo wszystko gra to zwykle finalny produkt, który jest połączeniem pracy wielu, wielu ludzi z wielu dyscyplin, składający się na takie całościowe, spójne doświadczenie narracyjne. Dobrze, przejdziemy sobie przez kilka takich przykładów gier, które wyszły ostatnio, tak żebyśmy sobie ustawili taki baseline tego, o czym mówimy, kiedy mówimy narrację, o czym wtedy myślimy. Myślę, że ten screen też może być dla Was znajomy. Jeśli jeszcze nie spędziliście w tej grze połowy życia, to tracicie bardzo dużo. Jeżeli poznajecie ten screen, to możecie tutaj zacząć pisać w komentarzach, a ja może zacznę opowiadać o tym, jak praca wygląda przy tego rodzaju projekcie. To w produkcji takiej jak ta, narrative designer zajmuje się projektowaniem doświadczenia stricte roleplayowego, czyli RPG. Nie tylko musi projektować ciąg przyczynowo-skutkowy i logiczny ciąg zdarzeń, ale też planować to, w jaki sposób gracz jako, jako postać, którą odgrywa, będzie chciał wchodzić w interakcję z tym światem. Narrative designer wtedy współpracuje z... odpowiedź. Tak jest. Brawo, Jan. Jest to Baldur's Gate 3. Myślę, że zwycięzca wszystkich nagród gier roku w tym sezonie na pewno. Super, dzięki. Przy takiej produkcji narrative designer współpracuje z projektantami odpowiedzialnymi za skryptowanie, czyli tą taką pracę strukturalną, logiczną w silniku, ale też z level designem czy pisarzami odpowiedzialnymi za pisanie dialogów. Ten narrative designer u nich nazywa się RPG designer i pomaga on połączyć tą pracę w spójną przygodę, którą potem gracz będzie mógł odgrywać za pomocą swojej postaci stworzonej przez niego lub przez postaci, które są dostępne w grze jako postacie z własną, rozbudowaną historią. Dla ludzi lubiących RPG jest to absolutne spełnienie marzeń, pracowanie przy takiej grze, szczególnie z takim budżetem, który pozwala na wyeksplorowanie wielu pomysłów. Jeśli już mieliście okazję w nią zagrać, to na pewno macie jakieś swoje ulubione fragmenty. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zagrać, to bardzo polecam, nawet jeżeli myśleć o tym jako takim case study, tego w jaki sposób przenieść doświadczenie, które być może znacie z tabletopów, z gier takich prowadzonych przy stole, na grę komputerową. Jest to niesamowite doświadczenie i bardzo wszystkim polecam zagranie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. Zupełnie inną grą z innym typem narracji jest, być może ten screen wam coś powie, jeżeli graliście, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli nie, to po chwili opowiem. Jest to gra, w której z kolei praktycznie nie ma dialogów. Dialogi są tylko i wyłącznie narzędziem, funkcją do tego, żeby ewentualnie wymienić towary ze sprzedawcą. Praktycznie rzecz biorąc, nie ma też długich przerywników cinematikowych. Jan, nie zawodzisz, tak? Jest to Elden Ring. Ta gra paradoksalnie, mimo braku rozbudowanych dialogów, które możecie znaleźć w Baldur's Gate 3 na przykład, jest jednocześnie oceniana jako jedna z najlepszych gier pod względem opowiadania historii. Jest oceniana bardzo wysoko jako gra z fantastycznym storytellingiem. Myślę, że jest to dużo związane z tym, bardzo związane z tym, że jest to bardzo bogaty świat, który jest opowiadany za pomocą zupełnie innych narzędzi niż dialogi czy wybory fabularne, takie jak Baldur's Gate. A jest to po prostu bardzo spójne doświadczenie tej postaci,
którą odgrywamy i którą tworzymy w trakcie naszej rozgrywki, a jednocześnie jej doświadczenie umierania i rodzenia się ciągle na nowo, jak to w Soulsach, jest jednocześnie doświadczeniem, które my jako gracz przeżywamy dość intensywnie. W pięknym, otwartym świecie, w którym w zasadzie za każdym zakamarkiem znajdziemy jakąś tajemnicę do odkrycia. Czy to dzięki przepięknym lokacjom i environment storytellingowi, czy też notatkom, czy jakimś znajdźkom, które możemy znaleźć w zasadzie w każdym miejscu gry. Jest to niesamowite doświadczenie i jeżeli nie lubicie gier typu Dark Soulsy, są one trochę intimidating, muszę to przyznać. Sama też nie jestem najlepsza w takie gry. Bardzo często umieram i jest to dość frustrujące doświadczenie. Nie boję się też przyznać, że nie jestem w tym dobra. Na szczęście są mody, na szczęście można też sobie z tym poradzić. Tak, żeby spróbować chociaż doświadczyć tej historii. Bardzo polecam. A z kolei, jeżeli jesteście zaciekawieni samym lorem, to jest to też niesamowity fenomen. Na YouTubie możecie znaleźć ludzi, którzy zajmują się archeologią Elden Ringa. Są to ludzie, którzy tworzą godzinne, parugodzinne filmiki o tym, jak eksplorują ten świat. I szukają też paralel między historiami, jakie są znane z naszego świata. Niektóre są bardzo interesujące, a światem Elden Ringa. Także jako doświadczenie również polecam sprawdzić, jak wygląda narracja w takiej grze. Tu mamy kolejną grę. Może też ktoś będzie wiedział, co to jest. Jest to kolejna taka gra, w której narracja jest front and center, jest pośrodku całego doświadczenia gracza. Jest też bardzo literalnym przeniesieniem doświadczenia drogi bohatera nałożonym na postać gracza, którą odgrywamy. Jest to gra, która również nie posiada wielu przerwników cinematykowych. Widzę, że już też odgadliście, co to jest. Tym taka razem tacz... nie Jan. Nie Jan tym razem Łukasz. Super. Tadeusz, widzę, że też jest na twojej liście do kupienia. Bardzo, bardzo polecam. Nie spoilam za dużo. Jest to niesamowite naprawdę doświadczenie. Przejście tej drogi razem z przejście tej podróży razem z naszym insertem, naszą postacią, którą odgrywamy, jest takim doświadczeniem wręcz katartycznym, oczyszczającym, w czasie którego w zasadzie nie mamy ani jednego dialogu. Nie mamy ani jednego dialogu, ani słowa wręcz wymienionego między bohaterem naszym, którego odgrywamy, czy postaciami, które gdzieś się tutaj pojawiają. Całość narracji jest zawarta tylko i wyłącznie za pomocą eksploracji, muzyki, fantastycznych lokacji. Jest to zupełnie inna forma storytellingu niż Baldur's Gate czy Elden Ring. Tutaj skupiamy się tylko i wyłącznie na eksploracji. Walka nie jest w ogóle elementem składowym tego doświadczenia gry. A jednocześnie jest to jedna z takich piękniejszych baśni, którą możecie w tym momencie rozegrać. Myślę teraz, że będzie ostatni taki screen przykładu tego, w jaki sposób można gdzieś tutaj myśleć o narracji. To będzie może trochę niespodzianka. Nie wiem, może kojarzycie taką grę. Jest to przykład, który jest taki może trochę kontrowersyjny, ale jednocześnie dużo też mówi o tym, jak bardzo praca narrative designera potrafi się różnić. A w tym studiu, tak by zna nas, dam jeszcze może chwilę, może ktoś się zorientuje, co to jest za gra. W tym studiu sztandarowe dzieło EA Games oczywiście, a wcześniej Maxis. Jest to gra, w której w zasadzie nie ma dialogów. Super, Mateusz. Tak, to są Simsy.
Simsy 4. Sprecyzowane, która część. Tak jest, jest różnica w każdym dodatku. Ale właśnie tak, w tym studio narrative designer zajmuje się scenariuszami. Są takie osoby, które są odpowiedzialne za to, żeby przygotować takie premade'owane scenariusze, które potem gracze mogą sobie wybrać. Rodziny, które mają swoje historie, swoje genealogie, swoje jakieś pragnienia, marzenia do zrealizowania, a my jako gracz możemy pomóc im je zrealizować albo nie wiem, zbudować im basen bez drabinki. To jest jedno z doświadczeń, które oferuje ta gra. Ale jednocześnie jest to bardzo ciekawe pod względem narracyjnym. Właśnie pod tym zamknąć względem. W piwnicy zamknąć i zmusić piwnicy do malowania obrazów, żeby na nas zarabiali. 10 punktów same się nie zrobi, prawda? Jest to też metoda na odgrywanie w tej grze. Jest to też bardzo ciekawy przykład tego, w jaki sposób ta narracja growa może być opowiadana, bo w tej grze zupełnie inną fantazję gracza realizujemy niż w tych poprzednich przykładach, o których rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o Baldur's Gate, który jest role-playing game, prawda, z dużą ilością wyborów dialogowych. Rozmawialiśmy o Elden Ringu, który jest bardziej nastawiony na walkę, na eksplorację. Rozmawialiśmy o Journey, które jest nastawione tylko na eksplorację, a The Sims jest grą symulacyjną, w której realizujemy pewne fantazje, a jednocześnie jako narrative designer możemy wspomóc realizację tej fantazji albo zaproponować scenariusze do odgrywania, które mogą zainteresować gracza. Więc podsumowując, narrative design jest to bardzo, bardzo szerokie pojęcie. Jest to też rzecz zmienna i zależna od tego, w jakim studiu pracujemy, jakie dokładnie historie próbujemy opowiedzieć, czym są te historie dla konkretnej gry, czy są front and center, czy są elementem fabularnym tylko, czy są elementem gdzieś suplikującym, dodającym wartości do samej rozgrywki, do gameplayu, w jaki sposób gracz ma doświadczyć tej historii, jakich narzędzi tutaj będziemy używać, czy mamy do dyspozycji rozbuchane cinematikowe dialogi, czy musimy się posiłkować krótkimi opisami przedmiotów. Jakich narzędzi użyjemy, żeby faktycznie tą historię przekazać? Jest wiele pytań tutaj do odpowiedzi jako narrative designer i bardzo dużo odpowiedzi zależy od tego, przy czym pracujemy. Finalny produkt to jednak też po prostu połączenie pracy wielu, wielu ludzi z różnych dyscyplin, które składają się na doświadczenie gry jako całości. A narrative designer jest to osoba, która jest w stanie spiąć wiele tego doświadczenia w jedną spójną historię, w jedną spójną grę. I bardzo ważna rzecz, której warto pamiętać, narrative design to nie jest zawsze planowanie fabuły czy pisanie dialogów. Jest wiele sposobów, na których możemy, opowiadać historię. Dobrze. Czym zatem jest to AI w naszym dzisiejszym temacie? Tak nie przedłużając, ja też nie jestem programistką, nie jestem też osobą tak na tyle zagłębioną w temacie, żeby tutaj wam teraz opisywać, w jaki sposób działają machine learning, ale myślę, że to też jest jeden z symboli, który gdzieś wam się przewijał ostatnio w socialach. Być może czytaliście jakieś artykuły, być może używacie tego narzędzia. W zeszłym roku światem wstrząsnęły efekty prac programistów i uczonych zajmujących się tak zwanym machine learning, czyli tym uczeniem maszynowym, które oznacza coś mniej więcej samouczenie się maszyn albo systemy, które się uczą. Jest to obszar badań sztucznej inteligencji, który jest poświęcony algorytmom, które poprawiają się same przez dane, które do nich wprowadzamy.
Jest to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina badań, która sprawia, że wiele rzeczy, które było dotychczas nam niedostępnych jako twórcom, jest w tym momencie dostępna. Myślę, że takie najlepsze i też najtrudniejsze doświadczenie było w tym roku, kiedy pojawiło się Midjourney, czyli jeden z takich pierwszych AI generatorów artu, który był dostępny tak powszechnie. Nagle wszyscy byli artystami. Pewnie wasze sociale też były zalane po prostu albo jakimiś przeróbkami zdjęć, albo tysiącami wyprodukowanych artów. Problem jest taki, że dane, które były używane do tego, żeby wytrenować te algorytmy, dane te nie były pozyskane w sposób taki do końca etyczny. Nie wiem, czy śledziliście tutaj dyskusję, ale jeżeli chodzi o Midjourney, w tym momencie mamy więcej niż mało spraw sądowych otwartych, które zostały wytoczone przez artystów, których sztuka została użyta bez ich wiedzy i zgody do tego, żeby nakarmić ten algorytm. To samo dzieje się z OpenAI i z flagowym ChatGPT, o którym już tutaj też wspomnieliście na czacie. Jest to pewien problem etyczny, na który myślę, że każdy z was musi sobie znaleźć własną odpowiedź. Ja tutaj też nie będę nikogo oceniać, jeżeli chodzi o używanie lub nie. Jest jednak to prawdą, że niektóre dane, które zostały wprowadzone do tych algorytmów, nie zostały pozyskane za zgodą autorów. Jedną z takich ciekawostek jest to, że też na przykład autor Gry o Tron, George R. R. Martin, w tym momencie też gdzieś tutaj jest zaangażowany w sprawy sądowe związane z używaniem jego twórczości bez jego zgody. Nie wiem, czy też widzieliście, ale ChatGPT zostało na przykład wykorzystane do tego, żeby dokończyć jego sagę Lodu i Ognia. Jest to bardzo ciekawa lektura. Polecam zajrzeć. No i jasne. Tak podsumowując, bardzo ten taki szybki crash course tego, jak tutaj te narzędzia wyglądają w tym momencie. A machine learning to nie jest jeszcze magia żadna. Jest tak, że jeżeli coś włożymy do tej maszyny, to coś innego nam wychodzi po drugiej stronie, ale coś musimy do niej włożyć. Ta generacja obrazów czy treści na podstawie przygotowanej wcześniej bazy danych, wprowadzamy te dane. Jeżeli one powstały bez zgody twórców, możemy dyskutować tutaj o prawnym i etycznym wymiarze tego. Co jest jednak najważniejsze w tym wszystkim, to jest to, że w tym momencie środowiska prawnicze nie są zgodne, jeżeli chodzi o wykładnię praw autorskich generowanej treści. Z jednej strony jest tutaj kilka takich rozkminek właśnie, gdzie zaczyna się inspiracja, a gdzie zaczyna się plagiat, gdzie zaczyna się odtwórczość w twórczości, a gdzie kończy się oryginalność czy twórcze przetworzenie. Widzę, że tutaj Michał Synawski podrzuciłeś dokładnie to, do czego dążę. Tak, z jednej strony mamy tutaj temat narzędzia jako narzędzia, a z drugiej strony mamy temat czegoś, co zastąpia niejako ten proces twórczy. No właśnie. Myślę, że to jest taki mój, myślę,
podkreślę to, że to jest mój punkt widzenia. Generacja to jeszcze nie jest twórczość per se. Generacja sama w sobie jest to tylko włożenie i wyplucie danych. A to, co sprawia, że twórczość jest dla nas interesująca i niejako odpowiada na pytanie, czy plagiat jest twórczością, czy nie, jest ta intencja twórcza, która za tym stoi. Bo mimo wszystko to, co nas różni tutaj od AI, to jest to nasze, wiecie, bijące serce. My jako ludzie również jesteśmy karmieni wiedzą, trochę jak te nasze machine learning AI. Jesteśmy sobie takimi chodzącymi ChatGPT z chociaż pewnie trochę wolniejszą pamięcią operacyjną i dodatkowymi biasami percepcji. Ale z drugiej strony to, w jaki sposób my doświadczamy twórczości, sprawia, że transformujemy ją, kiedy ta twórczość z nas wychodzi. Sprawia to, że to, co może zrobić narrative designer jako twórca, zupełnie jest czymś odrębnym od tego, co może zrobić AI jako odtwórca naszej twórczości. Myślę, że wiele jest tutaj pytań. Jestem też bardzo ciekawa waszych perspektyw na to, gdzie tutaj możemy zdefiniować granice inspiracji, granice odtwórczości i tego doświadczenia kreatywnego. Wiele pytań. Tutaj nie narzucam ani interpretacji, ani konkretnych odpowiedzi. Jestem ciekawa waszych opinii. Ja tylko się na chwilę wtrącę, jeszcze przypomnę po prostu, że gdybyście mieli teraz jakieś pytania się nasuwające, to oczywiście tam w tej sekcji Q&A, po prostu obok czatu, piszcie sobie już teraz na bieżąco te pytania i potem my do tego przejdziemy. Więc to jest dla was cały czas. Możecie z tego korzystać, tylko po prostu odniesiemy się do tych pytań dopiero na koniec. Ale zapraszam. Teraz tak przechodząc do tego, w jaki sposób w takim razie można w tym momencie używać narzędzi AI, tak żeby ich używać, a jednocześnie może nie korzystać z nich jako po prostu jakichś generatorów jałowych. Narzędzia AI naprawdę są fantastycznym sposobem na organizację pracy i notatek oraz researchu. Jest to też super sprawa, przy korekcie tekstu pisanego czy wyszukiwaniach informacji. Jest to świetna metoda na odblokowanie się gdzieś w czasie twórczości czy przy tej blokadzie pisarskiej. Może być użyte oczywiście do generowania początkowych pomysłów, jeżeli jesteście zablokowani w swojej twórczości, ale bardziej służy raczej temu, żeby się gdzieś zainspirować, niż zastąpić waszą pracę. Wtedy, jeżeli używacie narzędzi AI w ten sposób, a nie tylko wygenerujecie twórczość George'a R.R. Martina za niego, wtedy te prawa autorskie nadal będą wasze. To jest bardzo istotna sprawa. A wiele firm w tym momencie eksperymentuje z AI-em i teraz za chwilę porozmawiamy też o tym, w jaki sposób kreatywny można używać w tym momencie narzędzi AI, jak niektórzy twórcy już je używają. Ale wiele firm ma też w tym momencie pewne restraints związane właśnie z statusem prawnym, czyli tego, do kogo tak naprawdę coś stworzonego przez AI należy. Nie wiem, czy mieliście okazję zobaczyć na Steamie, kilka gier zostało z tego z powodów albo zdjętych, albo oznaczonych jako gry stworzone z pomocą AI. Jest to pewne szare jeszcze strefa. Myślę, że te procesy, które w tym momencie dzieją się przed sądami w Stanach Zjednoczonych, gdzieś niedługo dadzą nam pewną wykładnię do tego, w jaki sposób będzie można korzystać bezpiecznie z narzędzi AI,
również przy większych produkcjach. Ale na tym etapie polecam używać narzędzi AI tylko jako asystentów, nie twórców. A jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się o tych konkretnych narzędziach, które tutaj mam pokazane tylko jako ikonki, to też potem w ramach Q&A mogę wam o nich opowiedzieć, ale nie jest to reklama, też od razu dam was znać. Narzędzi jest bardzo dużo, niektóre są lepsze, niektóre gorsze, ale są to tak naprawdę narzędzia. Okej, to w takim razie w tym momencie ChatGPT na tapecie. Jak mogłyby wyglądać narzędzia przyszłości? Jak to mogłoby wyglądać w przyszłości? Jak mogłyby wyglądać te narzędzia, które nas jako twórców wesprą twórczo, a nie będą nam zabierać pracy? Nie wiem, czy mieliście okazję też zobaczyć taką produkcję Origins. Jest to właśnie taki, nazwijmy to, pokazówka, która pokazuje, w jaki sposób można tworzyć NPC-a ze swoją osobowością, który może formułować odpowiedzi na interakcje gracza niemalże w real-time. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zobaczyć tego narzędzia, to polecam. Jest to narzędzie eksperymentalne, ma swoje własne też ograniczenia, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób tutaj tworzymy tego NPC-a i co możemy z niego wyciągnąć, ale jest to coś, co być może w przyszłości otworzy nam parę dróg, które są obecnie zwykle zamknięte budżetem i dostępem budżetowym. To znaczy najdroższe w grach narracyjnych są linijki, voiceovery i zaadaptowanie jak największej ilości nielinearności, jaką gracz może chcieć od gry uzyskać. A nie wiem, czy widzieliście, jeżeli graliście w Baldur's Gate'a, to widzieliście, jak dużo jest tam możliwości odgrywania własnej postaci i wejścia w interakcje z innymi postaciami. Zauważyliście też pewnie, że gracz, protagonista nie ma głosu. Jest to oczywiście związane z budżetem. Nagranie tylu wariantów linijek, tak żeby one jeszcze dawały odczucie tego, jak ta postać mówi, tą, którą sobie odgrywacie jeszcze w głowie, sprawia, że no, podejrzewam, że 3/4 budżetu gry musiałyby zejść na, no, przesadzam, budżetu gry na voiceovery musiałyby przejść tylko i wyłącznie na odgrywanie postaci gracza, jeżeli podjęliby się tej karkołomnej sztuczki. Być może właśnie takie narzędzia jak Origins są pewną odpowiedzią na tę największą bolączkę budżetową. Bardzo podobno wykorzystanie, tym razem niskobudżetowe, ChatGPT w Bannerlordzie. Nie wiem, czy znacie tę grę, tą serię Mountain Blade, Bannerlords. Znowu odgrywamy postać, tworzymy swoją postać, potem wchodzimy w interakcje z NPC-ami. Jeden z moderów zaaplikował ChatGPT, stworzył do niego interfejs taki, żebyśmy mogli jako gracz w real-time zadawać pytania i wchodzić w interakcje z NPC-ami. Jak widzicie, można też stylizować tą wypowiedź trochę, aczkolwiek ilość ekspozycji, jaką ten batański wieśniak tutaj nam rzuca w jednej zasadzie dialogu, jest porażająca. Jakościowo jeszcze jest dużo roboty przed nami, ale jest tutaj duży potencjał. Inną taką grą, która już w tym momencie też wykorzystuje nie tylko ChatGPT, ale też voice recognition do tego, żeby odkrywać to, co gracz mówi w danym momencie i aplikować to jako część dialogu, jest gra pod tytułem Vaudeville. Jest to gra Who Did It? Czyli
odkrywamy, kto zamordował, jesteśmy detektywem i odkrywamy, kto zamordował w mieście Vaudeville. Mamy kilka postaci, z którymi mamy interakcje i z którymi możemy sobie porozmawiać o tym morderstwie. Po internecie krąży 100 tysięcy filmików o tym, jak to AI zostało tutaj strollowane. A nie wiem, czy znacie takiego youtubera Game Donkey. Jeżeli nie, a lubicie komedię, to bardzo polecam obejrzenie wideo o tym, jak troluje AI Vaudeville. Mhm. Jasne. Dobrze, to tak podsumowując, narzędzia przyszłości. Narzędzia przyszłości, myślę, że to będą mniejsze ograniczenia budżetowe, mniej żmudnej manualnej pracy związanej czy z korektą, czy z edytorstwem, optymalizacja procesu twórczego. To też będą nielinearne fabuły adaptujące się lepiej do akcji gracza dzięki interakcjom AI oraz po prostu żywsze postacie reagujące na gracza. Co jeszcze może przynieść przyszłość? Nie wiem, czy zauważyliście, ale większość grafik, które użyłam tutaj do ilustracji tej prezentacji, to grafiki z serialu Westworld. Jeżeli go nie widzieliście, a interesujecie się narracją w grach oraz takimi tematami jak transhumanizm, to bardzo, bardzo, bardzo polecam zobaczenie tego serialu. Myślę, że wiele osób pracujące przy grach gdzieś swoje doświadczenie pracy widziało właśnie w tym serialu, także polecam, nie spoilując zbyt wiele, ale mają tam też swój dział QA w ramach tego serialu, także polecam wam zobaczyć.